Ale będę jadła. Będę jadła. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Aloha, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie nie robię ja pana zjadam, ale robię yummy namis. I mam wrażenie, że odkąd był ostatni odcinek, to minęło bardzo dużo czasu. A ci, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest yummy namis, to jest to trochę jak ja pana zjadam, tyle że wersja amerykańska. Więc takie z Amerykana zjadam. Nie, to nie brzmi. W każdym razie dzisiejszy zestaw to będą pączki. Jak widzicie, różni się od zestawów ja pana zjadam wielkością. Ci, którzy już widzieli yummy namis, to wiedzą. Więc opakowanie z bliska, możecie się przyjrzeć, wygląda w ten sposób. I mam nadzieję, że tak będą wyglądały te pączuszki, które zrobię ja. Z tyłu w zasadzie nie ma żadnej instrukcji, tylko jest mniej więcej napisane, co tutaj jest, że trzyma mikrofalówkę i tak dalej, że fan, zabawa, tutaj że się miksuje, robi i się ma i się je, ale tutaj jest dokładnie to samo, więc bez zbędnego gadania zacznijmy robić zestaw yummy namis. Otwiera się tak, od góry zawsze to opakowanie dokładnie tak samo się otwiera i... Jak widać, jest to konkretne zabezpieczenie. I tutaj jest jeszcze taśma, którą sobie przetnę. I uwaga, sprawdźmy, co tutaj... O nie, jeszcze nie sprawdźmy, bo kolejna taśma. Co to tak dobrze zabezpieczają? Dobra, a więc teraz można sprawdzić, co jest w środku. Uwaga. Okej, puste. Tutaj jak zwykle jest taka ulotka, która Wam pokazuje, jakie są dokładnie te rzeczy z yummy namis, jakie jeszcze inne rzeczy można tutaj zdobyć. Tak wygląda instrukcja i niestety to, nad czym ubolewam, to to, że właśnie instrukcje w yummy namis zawsze są jak gdyby jednokolorowe, nie ma ładnych rysunków i dużo kolorków, tylko są takie, wiecie, na kartce papieru, więc ja pana zjadam pod tym względem wygrywa. I teraz tutaj są zapakowane oddzielnie saszetki, ja to sobie przetnę. I pokażę po kolei, jakie mamy. Mamy saszetkę z lukrem, saszetkę zieloną z posypką. Słychać? Sypie się. I tutaj mamy saszetkę z waniliowym ciastem. Jest największa, mam nadzieję, że tego będzie... Zrobię dużo pączków. Czyli mamy tutaj trzy saszetki. I teraz to jest kolejne opakowanie, które też muszę otworzyć. I uwaga, uwaga. To, co lubię tutaj w tych zestawach na pewno, to to, że oni dają jakby zastawę, czyli dają talerzyk. Więc tutaj jest taki jeden właśnie mały niebieski talerzyk. Dalej mamy dwie łyżeczki. Jedna to jest taka zwykła łyżeczka do jedzenia i mieszania. A druga to jest taka typowa właśnie miarka w yummy namis. Zawsze są takie miarki. Jedna jest właśnie okrągła, a druga jest kwadratowa. Znaczy to nie jest kwadrat, tylko chyba sześcian. I teraz mamy dwie torebki do wyciskania czegoś, co podejrzewam, że po prostu będzie lukrem. I tackę z foremkami. Jak widzicie, tutaj jest miejsce właśnie na donaty. Już się nie mogę doczekać, serio. Taką mam ochotę dzisiaj na słodycze, ale będę jadła. Będę jadła. Okej, czyli tą całość na razie odstawię na bok, bo muszę sprawdzić, co muszę zrobić najpierw. Zbiorę instrukcję i krok numer jeden to jest przecięcie tej tacki. Tutaj jest zaznaczona linia, jak widzicie, więc znowu biorę moje nożyczki, które nie są nożyczkami dla leworęcznych, więc są trochę trudniejsze do obsługi, ale tyle już zestawów z nimi zrobiłam. Udało się. Prawie bezproblemowo. I teraz na razie tego się pozbywam i zostawiam sobie tylko tą foremkę. Trzymaj się. I teraz krokiem dwa jest napisane, że muszę otworzyć tą saszetkę. Więc uwaga, biorę i otwieram. Proszę, jak wygląda w ten sposób. Powącham. Okej, pachnie jak waniliowe ciasto. Pachnie naprawdę przepięknie. Dobra, okej. I co teraz muszę zrobić z tym proszkiem? Muszę wziąć 12 tych okrągłych miarek. 12. Jakby nie mogli po prostu tego odmierzyć. Ale może to jest część zabawy. Okej. A więc do tego zagłębienia muszę wrzucić 12 takich miarek. O masakro. Raz. W zasadzie jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Muszę na głos, bo się pomylę. Pięć. 6, 7, 8, 9, 10, tylko 2, 11 i 12. Pięknie. Dobra, jest tutaj 12 miarek. Jak widzicie, ten proszek jest taki fajny, bo klejący. I teraz do tego widzę, że muszę dodać 5 tych sześcianowych, kwadratowych miarek wody. Więc biorę moją wodę i mamy tak. Raz, 2, 3, 4 i 5. Ostatnie. Teraz biorę łyżeczkę i muszę to wszystko ładnie wymieszać.
Powiem wam, że wygląda to bardzo zachęcająco, w sensie, że wygląda to troszeczkę jak taka kruszonka, którą się właśnie robi do posypania na przykład do pieczonych owoców albo na ciasto. I jakby to miało zaraz iść do piekarnika i wiecie, bo miało być takie przepyszne. Serio, bardzo dobrze mi się to kojarzy. Śmile ci ślinka. Nie, musi cieknie, nieważne. Okej, zaczyna się coś tam formować. Ale to jest takie trudne, naprawdę. Powiem wam, że czasami bardzo trudno się miesza te rzeczy. No dobra, to ciasto jest takie trochę mokre, ale wydaje mi się, że coś da się z tego ugrać ogólnie. Takie, że wiecie, że widać, że się lepi do siebie, a nie tak totalnie do tej tacki. Więc powinno być git. Takie fajne, klejące ciasto. Boink, 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 boink. Dobra, teraz kiedy to już wymieszałam, spojrzę jeszcze raz na instrukcję i okej. Okay. Teraz trzeba nałożyć to ciasto do tych zagłębień. Więc biorę sobie jakąś część i uwaga, upycham. Ja ogólnie jeszcze nigdy nie robiłam takich donatów, więc nie wiem do jakiego tam poziomu trzeba to upchnąć, ale chyba do końca po prostu. Najwyżej potem będę dokładać. O, kolejna porcja. Jeszcze trochę dołożę. Mam wrażenie, że ten trzeci to jest największy. No, zdecydowanie. Dobra, wezmę jeszcze trochę tu. Może ja to teraz poupycham palcami. Oczywiście umyłam wcześniej ręce, bo zawsze przed robieniem tych zestawów myję ręce. Już jestem przyzwyczajona, że tak czy siak w którymś momencie się dotknę tego jedzenia. No, na razie tak wygładzę, a potem zrobię dziurkę. Ugniatam, ugniatam. I czas na dziurkę. I ostatnia. Jakby co to te ciemne kawałki, to wydaje mi się, że to są kawałki wanilii, bo w zasadzie nic innego tutaj by nie mogło być, bo jest napisane, że to jest waniliowe ciasto. No dobra, załóżmy, że to jest ok, zrobione. Wygląda to na razie tak. I teraz jest czas na mikrofalówkę, bo tutaj na instrukcji jest napisane, że muszę włożyć tą tackę na 15-20 sekund do mikrofalówki. Okej, zrobię to i zaraz do was wracam. A few moments later. Okej, jestem z powrotem. Ja je włożyłam na 20 sekund, ale nie wiem, czy one powinny tak wyglądać. W sensie, bo widzicie, one wystają sobie, wyglądają trochę jak muffinki niż donaty. Więc jeżeli to nie opadnie, to znaczy, że chyba będę musiała ściąć ten dół. Nie wiem, dziwne. Na razie je po prostu zostawię. Pachną ładnie. Trochę sztucznie, ale ładnie. Więc okej, dojrzewajcie sobie donaty. No 20 sekund, to powinno być wystarczająco. Zobaczymy. A, i teraz muszę powtórzyć to, co wcześniej, czyli zużyć chyba resztę tego proszku, żeby stworzyć kolejne donaty. Czyli znowu 12 łyżeczek. 2, 3, 4. I 12, ostatnia, taka nie do końca pełna. O, no dobra, jednak pełna. I teraz do tego znowu 5 miarek wody. Jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta. I teraz znowu mieszam. Do mieszania trzeba mieć zawsze cierpliwość przy tych zestawach, bo to zawsze trwa dłużej niż jakbyście mieszali takie normalne rzeczy albo jedzenie. Okej, już się trochę zmienia konsystencja na taką bardziej kleistą, jak poprzednio. Teraz ma trochę konsystencję takiego puree ziemniaczanego. No dobra, to już chyba jest wymieszane. I teraz cofam się z powrotem do tej foremki. No i widzę, że to niestety nie opadło, więc to jakiś totalny fail. Nie wiem, jak to się stało, no ale okej. Okay. Więc na razie sobie wyjmę te donaty, bo muszę Co? O nie! Czy one się nie zrobiły do końca? No! Jak to? A co zresztą? Dobra, chyba muszę je włożyć jeszcze na jakieś 5-10 sekund do mikrofalówki, bo boję się, że one się nie do końca zrobiły. Więc be right back. Włożyłam je na kolejne 5-10 sekund. No i nadal wyglądały tak samo, ale może tym razem będzie je łatwiej wyjąć, więc sprawdźmy. Trochę poluzuję jakby te foremki. Oj, mam nadzieję, że to się uda. Jakoś taki dziwny,
jakieś miękkie i poszarpane to wszystko. Próbujmy to wydostać. Bez sensu, w ogóle zobaczcie, tu tak wystaje, tu jest takie dziwne, poszarpane. Wydaje mi się, że wtedy trzymałam to za krótko i potem jakby one się już tak nie zrobiły do końca. Nie wiem. Oh no! Co tu się dzieje? W ogóle what? Bez sensu. Nie podoba mi się to. Na razie to tak po prostu wyjmę. Wow. No dobra, jest to zdecydowanie za miękkie. Ten, no na pewno nie wyszedł, więc on jest do... Pozbędę się resztek tego wszystkiego i następnym razem od razu wrzucę to na pół minuty. Może w Stanach mają mocniejsze mikrofalówki, po prostu mocniejsze ustawienia, bo na przykład te japońskie zestawy to jest zwykle na 500 watów, a tutaj możliwe, że jest na 1000 albo coś. Nie napisali ile wat. No okej, dobra, fajnie, nieważne. Okej, to był fail, ale postaram się teraz nie sfailować. Już za drugim razem powinno być okej. Dawno mi się nie zdarzył żaden fail w ogóle. Ale może dlatego, że jestem przyzwyczajona do zestawów, ja pana zjadam właśnie. Druga i tu będzie trzecia. Sobie to już od razu zacznę ugniatać palcami, bo tak jest po prostu dokładniej. I tym razem chyba nie będę robiła tej dziurki, bo może to coś nie wyszło przez to, tylko po prostu tak upchnę. Ciasto dosyć mocno wyrasta w ogóle. Okej, wydaje mi się, że teraz powinno być lepiej i może jakoś równiej wyrosną, nie mam pojęcia. No okej, wyglądają w ten sposób. No i włożę je do mikrofalówki, tak jak mówiłam, na co najmniej 30 sekund. I tak wygląda druga runda donatów, więc odstawię na razie na bok, żeby sobie wystygły. I w międzyczasie przejdę do kroku numer 4, czyli do lukru. Muszę otworzyć tą czerwoną saszetkę. Uwaga. Powinna być fioletowa w ogóle. W sensie ten lukier powinien być fioletowy. Na razie jest biały, ale może się to zmieni po dodaniu wody. Ale pachnie dziwnie. Może trochę owocowo? Ale ogólnie to jak jakiś proszek po prostu, więc... I teraz biorę tą tackę z powrotem. I teraz muszę wziąć dwie miarki, takie, te okrągłe, do tego zagłębienia. I druga. Więc już za dużo to tego nie będzie z takiej ilości. A nie, zaraz pomyliłam się. Trzy miały być miarki. Zapomniałam. Ale by było! Okej. Dobra, to wygląda lepiej. Czyli mamy trzy miarki tego. I teraz dwie miarki wody, te. Robimy raz. Dobra, zmienia kolor. Woohoo. I dwa. Teraz znowu biorę łyżeczkę i mieszamy. Okej, mamy to. To będzie fioletowy. Tutaj widać wyraźnie czerwony i niebieski barwnik. Okej, ale tego jest bardzo mało. Czy to ma wystarczyć na te w teorii 6 donatów? Interesujące. Okej, a więc ta mikstura ma mniej więcej taką konsystencję, jest dosyć gęsta. Teraz mam wziąć to opakowanie plastikowe, taki jakby rękaw cukierniczy i wywijam go na drugą stronę. Zaraz. Wydaje mi się, że to jest tylko na 3 donaty, bo tutaj potem jest napisane, żeby pokryć tym 3 donaty, ale jeżeli kazali mi zrobić 6, to jak gdyby czemu tutaj jest tylko taka mała ilość? Bez sensu. Dobra, to zrobię to tak, żeby nie robić tego na dwa razy, to najpierw dam do środka tą porcję. Tak. Bo już i tak wiem, że mam więcej niż 3 donaty do zrobienia. Więc po prostu zrobię więcej tego lukru. O, tak, sobie wymyśliłam. Więc na razie to jest z pierwszej, jak gdyby z pierwszej porcji. I teraz jedziemy z kolejną. Mamy jedną łyżeczkę, drugą. I z tych resztek powinna być trzecia. I teraz dodam dwie miarki wody. Okej, i znowu zacznę mieszać. Hops, hops, hops. Piękny lukier się robi, proszę bardzo. Nie wiem czemu to tak zaliczę na dwa razy robić, zupełnie bez sensu to jest. No ale okej. Teraz w takim razie jak to mam gotowe, to przełożę tą resztę do rękawa. I ostatnia. I jest. Gotowe. Teraz można wywinąć ten rękaw z powrotem. Przepchnę trochę tą miksturę na dół, tyle ile się da. I teraz trzeba obciąć tutaj rożek, tak jak pokazali. O, i przepycham dalej i zawijam. I mamy już gotowy krem do wyciskania.
Teraz wrócę w takim razie do tych donatów i spróbuję tak samo wycisnąć. Mam nadzieję, że teraz to pójdzie trochę lepiej. Najpierw takie, wiecie, poruszam. Okej, poruszałam, poruszałam. Powinno być wszystko spoko. Może to na razie odstawię i spróbuję tak, wiecie, delikatnie. Co? W ogóle, no dobra, jestem w szoku, bo tym razem je trzymam 30 sekund, czyli jak gdyby dwa razy dłużej niż sugerowali w ogóle tak jako minimalny czas. Więc o co chodzi? Jakbym na przykład trzymała to 15 sekund, to one by się w ogóle nie zrobiły. No nie, jestem w ogóle tak... Nie, jestem zawiedziona mega. Bo jeszcze przecież nadal cały czas muszę coś zrobić z tym dołem. W ogóle jak to wygląda? Aż te pierwsze wydaje mi się, że wyszły lepiej. Serio, spójrzcie, te są jak gdyby stare. A te są nowe. W ogóle, what? No nie. To nie wygląda dobrze. Okej, wzięłam sobie deskę, żeby poodkrawać te brzegi, bo jak gdyby teraz to powinno stać tak, a nie tak. Więc żeby to jakoś wyglądało i stało, to muszę zrobić ten dół bardziej płaski. Może nawet bardziej płaski. Ogólnie nie powinno być trzeba robić nic takiego, bo nie jest to zapisane jako żaden krok dodatkowy, który powinien być wykonany. O Boże, aż się boję, że popsuję, bo one są takie delikatne, jak teraz kroję. To totalnie to czuję. I teraz tutaj będzie ostatnie dwie. Może te brzegi też podkrawam, żeby to jakoś tam wyglądało. Ale no serio, ogólnie jak się robi ja pana zjadam, to wiecie, że to po prostu wygląda ładnie. A tutaj w ogóle to jak to wyszło, jest jakaś masakra. Trzeba w ogóle z nożem jakoś pracować bez sensu. Teraz w takim razie czas na lukrowanie. Pozwoliłam sobie ułożyć te donaty na mojej desce. Może odwrócę wam tak, żebyście mieli twarz Ilekumy twarzą do was. Teraz sobie patrzę jeszcze raz na pudełko, jak oni to ozdobili. I to jest po prostu takie cokolwiek na górze, to nigdzie za bardzo nie spływa. Mimo, że w tej wersji jak gdyby rysunkowej to jest taki fajny spływający lukier, a tutaj w tej jakby prawdziwej jest taki, no, że coś tam się dzieje. Więc spróbuję zrobić tam tak podobnie i jak gdyby przykryć to, że to wygląda w ten sposób. Masakra. Mam w ogóle nadzieję, że tego lukru wystarczy. Te wszystkie donaty. Okej, on zrobił się bardzo gęsty w ogóle teraz. Jak to źle wygląda, po prostu ja nie mogę. Mimo wszystko staram się, żeby to jakoś wyglądało, ale ciężko to widzę, słuchajcie. Ciężko. Może takie, o. Nie wiem, czy to coś polepsza. Wygląda trochę jak robaki, chyba takie fioletowe. O Boże. W ogóle się nie chce kleić z tego ciasta, to za porażka. Ej, no nie wiem. Nie wiem, każdy próbowałam robić trochę inaczej. Teraz może zrobię takie kropki. No dobra, słuchajcie, nie wiem co o nich myśleć. No ogólnie wyszły tak, na razie. Ale jeszcze ostatnią deską ratunku jest posypka. Więc otworzę tą saszetkę też. Posypka wygląda tak, czyli taka standardowa posypka do donatów. Dalej posypko, ratuj te obrzydliwe donaty. Tylko wydaje mi się, że ta posypka jest takiej standardowej wielkości, jak do normalnych donatów, a do tych mogła być taka troszeczkę mniejsza, wiecie, żeby ładniej się to wtapiało. Ale chyba i tak trochę poprawiło sytuację, wiecie, tak troszeczkę. No dobra, wyszło to na razie tak. I przerzucę w takim razie te pączki na oryginalny talerzyk. Albo może nie, one się chyba nie zmieszczą, więc wezmę mój normalny po prostu. I tak finalnie wyglądają te donaty. Możecie się przyjrzeć wszystkim z bliska w miarę. Tak wyglądają bardziej na płasko, tak od góry. I w ogóle ten wygląda trochę jak jakiś alien. Przez te macki takie do góry, takie... To wygląda bardziej trochę jak ciasto. Na te to nie wiem nawet, szczerze mówiąc. Tak już, nie wiem, no wygląda to o wiele gorzej niż ja bym się spodziewała, że będzie wyglądać. No są małe, urocze ponczusie, ale to ciasto bez sensu, dlatego że jest takie całe porwane. Ten lukier też powinien być chyba trochę bardziej płynny, żeby on się tak fajnie rozlewał. No mogli to zrobić lepiej.
To na pewno. Ale może będą chociaż pyszne. Może to nie jest ja pana zjadam, ale tak czy siak, próba testu to rzecz święta, więc nie próbowałam jeszcze żadnego z tych składników tak samemu, że tak powiem. Więc może teraz zacznę na odwrót, czyli nie zacznę od gotowego produktu, tylko zacznę od takich składników, bo sobie zostawiłam po trochu z każdego. Więc może sobie zacznę od lukru najpierw. Już wiem, dlaczego on jest taki gęsty, bo on jest na bazie mąki. W ogóle lukier na bazie mąki zupełnie bez sensu, więc nie smakuje jak lukier, tylko jak taka dziwna kaszka i jest po prostu słodki, nie ma żadnego owocowego smaku, więc wow. I nie wiem, czy kojarzycie, ale niektórzy lubią jeść surowe ciasto. I ja na przykład też jestem tego typu osobą, która uwielbia jeść surowe ciasto i zostawiłam surowe ciasto. I ja wiem, że w teorii się nie powinno jeść surowego ciasta, ale ja uwielbiam. Więc spróbuję, jak smakuje surowe. Słone. O Jezu, ale surowe nie jest dobre, w sensie czuję bardzo dużo mąki i właściwie jest słone, ale to może być chyba spoko z tym lukrem, więc to jest na razie taka moja obserwacja. Może spróbuję jeszcze posypki. Jest bardziej delikatna niż taka normalna posypka, więc na pewno dla mnie będzie fajniejsza. Więc to w takim razie znaczy, że mogę sobie zjeść pączuszka pierwszego i wybiorę sobie tego, tak ze środka. Jest malutki. Uwaga! Nie wiem, jak to będzie smakować. Okej. Więc o dziwo, jak się połączy to wszystko i to ciasto już jest jak gdyby zrobione, to sąsiad wali w sufit. To smakuje to jak taki pączek, nawet nie pączek, to jak takie ciastko, słabe ciastko z cukierni. Bo to nie ma takiego ciasta typowo pączkowego, wiecie, tylko takie jakby kruche. Tutaj z tego nieudanego pączka możecie zobaczyć właśnie, to jest takie bardzo kruszące się ciasto. W ogóle spróbuję samego. Jak jest zrobione, to dziwo jest całkiem spoko, bo ono jest takie dosyć kleiste, waniliowe, więc takie, no hello, zrobione z mikrofalówki, jak na mikrofalówkowe bym powiedziała, że jest okej. I definitywnie smakuje lepiej, jak już to wszystko razem połączone i ciasto jest jakby upieczone. I naprawdę, wtedy to jest taki jakby donut, taki tylko słaby. Pamiętajcie, że nowe odcinki wychodzą w każdą środę na tym kanale, a w każdy piątek na kanale Beauty, więc widzimy się tam. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to tutaj macie dwa filmy, w których możecie kliknąć, żeby to zrobić. Albo jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to nadrobić klikając tutaj, tu w takie kółeczko z moją twarzą i subskrybować. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!